Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Aktualnie jestem nad Bugiem, po drugiej stronie rzeki Ukraina. Jestem w miejscowości Matcze. Moje tradycyjne tereny do poszukiwań. Po tym polu, które akurat widzę, chyba jest zasiane. Nie będę chodził, tylko za tym polem jest łoneczka, która należy do tej samej działki. I taki newsik malutki dla was. Pamiętacie, że w tamtym roku na tej działeczce, na tym polu znalazłem niemiecki nieśmiertelnik. Nie wrzucałem nic na internet, bo może zapomniałem o tym. Po dogłębnej identyfikacji okazało się, że ten nieśmiertelnik należał do żołnierza, który był w składzie takiej formacji niemieckiej SS Viking. Pierwszy fancik dzisiaj wyszła łuseczka z mauzerka. Drugi fant dzisiaj i to chyba będzie kawałek jakiegoś zawiasu. Tak mi się wydaje. Dzisiaj jest trochę hardkorowo, patrzcie kto po mnie łazi. Kleszczycho. Już drugi dzisiaj, dlatego jasne spodnie wziąłem. Idzie, chce się najeść. Nie tym razem. A tymczasem wyszedł pocisk muszkietowy. Proszę bardzo, na moneczce. Trafiłem teraz monetkę. Tak mi się wydaje, że to będą kopiejeczki. Tak, jedna kopiejka. 1903 rok. Stan dosyć przyzwoity. No, na łąkach dobrze są fanciki zachowane. I mam kolejną łuseczkę od mauzerka. Znalazłem guziczek. Zobaczymy, czy łóżko jest. Akurat jest łóżko. A co za guzior? O, carski. Stan nie najgorszy. Proszę bardzo. Trochę mecha dzisiaj jest. Już się zaczęło niestety na tych łoneczkach. Ale trzeba to wytrzymać. A teraz znalazłem takie żelastwo. Coś znajomego. Tak mi się wydaje, że to będzie pierścień łączący szklankę. Jakąś taką większą, ze 120 mm, tak przynajmniej czuję. Taki pierścień łączył szklankę ze szrapnela z zapalnikiem. To jest ze stali. Takie zardzewiałe, ale po piaskowaniu powinno pasować do jakiejś szklanki. O, trochę waży. Kawał pierścienia. Znalazłem teraz kawałek pierścienia wiodącego. Proszę bardzo, taki ładny, zieloniutki. W błotku sobie leżał. Znalazłem teraz guziczek. Sprawdzę, czy jest łóżko. Nie widać. O, szkoda. A jest. Jest łóżko, ale wygięte. O, dobre i takie. Ja już czuję, co to za guzik. Tylko ciekawe, czy ma koronę, czy nie. Ma koronkę. O, super. Taki guzior na łoneczce. Podobny guzik znalazłem
gdzieś w tamtą stronę, około 200 metrów przy takim rowie, tam jak tamte krzaczki. No, to już jest drugi w okolicy. Druga RP wychodzi. Dobrze. A teraz trafiłem kawałeczek zapalnika, tak mi się wydaje. Materiał mosiąc. Ale niestety to tylko... to tylko będzie połówka pierścienia. I znów trafiłem kawałeczek zapalnika. Materiał mosiąc. Mosiąc teraz drogi, to warto zbierać. Taki chrust. Teraz znalazłem coś takiego. Jakieś otwory w jakiejś takiej blaszce grubszej. Materiał to chyba mosiąc. Może ktoś z was będzie wiedział, co to mogło być. Ja nie mam pojęcia. Teraz znalazłem buseczkę z Mosinka. Mam monetkę. Wyszedł perelek. Dokładnie złotóweczka. Rocznik 80. Chyba 86. Nie wspomniałem wcześniej, ale sami zauważyliście, że moja sztyca jest tutaj taka zamaskowana troszeczkę. Zakleiłem ją sobie taśmą maskującą i zamontowałem w sumie nową sztycę, którą sobie sam zrobiłem z jakiejś rurki aluminiowej, którą kupiłem tam gdzieś na jakimś, ale drogo. Ale nie było drogo, bo koszt wykonania tej sztycy i taśmy maskującej wyniósł mnie 60 chyba 7 zł. Tak to teraz sprzęcik konkretny na wykopki. Dobra, na dzisiaj kończę i powoli zawijam się do domu. Jestem już w domu, a więc można zaczynać podsumowanie. Śmieci nie było, oprócz jakichś stalowych elementów, które widzieliście, kawałek zawiasa i inne takie troszeczkę mniejsze, których nie pokazywałem. I zaczynamy podsumowanko. Jakieś łuseczki karabinowe, pocisk od muszkietu. To duże ominiemy. Elementy zapalników. To i to, jakieś pierścienie, kawałki zapalników, jeden kawałeczek pierścienia wiodącego od szapnela, to nadal nie wiem, co to jest, może ktoś z was będzie wiedział, może mi podpowie. Mamy dwa guziczki, polski guzik z drugiej RP, wzór prawdopodobnie 28, carski guzik, taki popularny, ale z uszkiem jak widać. Kopiejka, stan dosyć ładny, 1903 rok i monetka 1 zł z PRL. Najfajniejszym fantem z dzisiejszego wypadu, wiadomo, jest ten pierścień stalowy. Zaraz przesunę kamerę, momencik. Najazd, to jest na żywo wszystko, pyk. I od takiej szklanki, zaraz tylko wyostrzę. O, proszę bardzo. Akurat mam taką szklanę. Proszę bardzo, już jest wypiaskowana. Stoi sobie na półeczce ładnie. Ten pierścień po piaskowaniu będzie pasował idealnie do tej szklaneczki i taka dekoracja będzie tutaj na mojej półeczce za jakiś czas sobie stała. I takie to były wykopki. Dużo sygnałów nie było, ale udało się coś pokopać. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do was. Cześć!